Wkrócić pod membranę. Otwór jest już wywiercony, doszlifowany. Wychodzi tak mniej więcej na 1,5 listka. Może nie jest idealnie, ale jest w miarę. Tu dystans. Już jest doszlifowany. Coś takiego. Ma grubość 2 mm. Co zrekompensuje zły wymiar tłoka. Tam jest różnica 2 mm na tłoku z Yamaha Aerox 100. I tu jest rozpołowiony już na stole silnik od Mińska. Ładnie to wszystko wygląda. Tłok ładnie się dotarł. Cylinder. Cylinder, który będzie zamontowany. Kiedyś powiedziałem, że będzie możliwość, to pokażę. Tu widać różnicę w wybraniu. Tu jest wybrane do ostatniego żeberka. W oryginale tak nie było. I w to miejsce założymy jakiś króciec. Silnik widoczny w tej chwili został rozebrany doszczętnie, kartery odczyszczone z grubsza w mojej miejsce warsztatowej, później jeszcze umyte w wodzie gorącej z proszkiem do prania, później odmuchane kompresorem, w momencie dmuchania odpryskiwały połacia farby, którą fabrycznie silnik był pomalowany, to taka coś w rodzaju naszej srebrzanki, jak kiedyś się malowało grzejniki i elementy narażone na działanie wysokich temperatur. To wszystko zładziło płatami. Później jeszcze przymyłem go acetonem. Na koniec podrapałem papierem ściernym. No i wypodkładowany jest silnik. Kartery, dekle. Będzie położony na to jakiś lakier w kolorze być może białym. Zobaczymy, jaka będzie wizja. No i tak to wygląda wstępnie. Przymierzałem już całość do ramy. Jest duża szansa, że przez to, że skierowany jest gaźnik na bok, to wszystko mi się pomieści.